Witajcie. Dzisiaj odcinek specjalny. Dlaczego? No bo mamy ostatni dzień grudnia, ostatni dzień roku, są moje urodziny. No i oczywiście na tym kanale zebrało już się was ponad 50, więc czas to uczcić. A jak to uczcimy? A dowiecie się za chwilę, więc musicie oglądać dalej. No jesteśmy. Jest jeszcze ze mną Filip. Już widzieliście go na jednym z odcinków. I zaczynamy od, oczywiście dla was, wieczuszek. Z racji, że jest nas 50, a w sumie nawet ponad, to 5 wieczuszek, każda świeczuszka do 10 osób. Musicie pomyśleć życzenie sobie, żeby w przyszłym roku przybyło tak do 500 subskrypcji. No, może się udać, może się udać. No, wyzwanie jest, ale nie. Tak dobrze, pójdzie to już. Ale śpiewczuki. Ale śpiew... <Wow. laughs> No, to zdrówko. Ostatni kawałek dam. Trochę się nakruszyło, no ale że dzisiaj świętujemy dużo okazji, to trzeba przetestować, nie? Na trzeźwo nie można ich przeżyć. Więc dzisiaj testujemy drinki, które znalazłem gdzieś tam na TikToku, na tym. Wszystkie macie je w opisie, więc radzę tam zajrzeć. I od lewej mamy jakiś tutaj z sokiem kaktusowym, tym barka, z Monster Ultra White. Tak się składa, więc on idzie na pierwszy ogień. Kto pierwszy zaczyna? To może ja. Może ja. O, dobra, zaczyna. Chciałbym zauważyć, że pamiętajcie, alkohol tylko dla osób pełnoletnich. Bardzo taki wybierzcie ten smak kaktusa. Nie czuć prawie w ogóle alkohol. Może trochę za mało go dają, może trochę będzie czarne. Moim zdaniem jakby w skali od 1 do 10. No, to jeszcze nie próbujemy tych wszystkich. Ale jak na razie to bym musiał demeczkę, bo jest... Bo no, trochę za mało alkoholu. Tak, tak. 6 plus, bo ja lubię kaktusa, więc. Tutaj mamy jakiś z... Tak, Tim Bark wchodził, cytryna, a w sumie sok z cytryny, lód. I do zdoby dałem, nie wiem czy widać, limonkę dałem do zdoby. Myślałem, że to ogórek, bo chóry. Nie. Ale arbuzowy, tak? Tak. No, tutaj... Ten, smaczniejszy? Znaczy, nie. Bardziej nie kaktus odpowiada, jakby, no wiesz, no kaktus bardziej jest taki wyrazisty niż arbuz. Ja mi duły trochę taki za bardzo. Duły? No. Teraz sprawdzimy. Oj, jaki kwaśny jest. No mówię, taki, ale na pewno mniej czuć owoca w porównaniu do poprzedniego, nie? Tym bardziej temu arbuz jest, wiadomo, bardziej owocem taki młody. Nie, ja bardziej lubię taki. Więc ja tego, jak ja tamtego dam 6 plus, to temu dam 5, a tamtemu na 7 teraz dam. Tak. Ja temu 8 dam. Nie, ja piąteczkę. Więc tak połowa. Piwa raz może i tyle. Mamy kolejny. Ten jest limonka. Do tego przychodził Sprite. Cukier, ale cukier cukru nie przyniosłem. I lód. Tak. I to wszystko trzeba tam wycisnąć w środku, wymieszać. No i wódka. O. To jest taki dobry, nie? To już taki, że paśny. No i że Sprite jest też wolomodowany i w ogóle to... Te owocowe mi nie podeszły, ale ten... A chcesz jeszcze? Nie, na serio. Bardzo dobry. Najlepszy z tych, więc no. Tu 9, nawet nie wiem czy 10 bym nie dał. Nie wiem jak ty będziesz smakował, bo... Tu na razie jest... Nie patrzcie tutaj, na razie jest sama galaretka, bo... No nie zdążyła mi się jeszcze ustygnąć do końca i zapomniałem dodać tam... No to nie, no to jak już jeszcze wspomniałem z tego i te 3. Te 3. To tego by najczęściej pił, bym też tak mówił Patryk, to 9, no tak 9, nie? Ja dyszkę, dałem mi dyszka. 10, 8, 7. A ja 9, 5 i 7. No i teraz, z racji, że tamto, to mamy tutaj szklany, słuchaj, szklany. Metalowy kubeczek. Jak sama piosenka mówi, nie? Mamy jeszcze Arnolda. Główny test. Nie, nie jest nie szklanego, tylko z puszki. Tak. Pół na pół, nie? Lodo herbata. Tak, też oczywiście. Lodo herbata musi się znaleźć. No, takie, kurde. Ale pięknie wygląda, nie? No. Troszkę pięknie z pianką się prezentuje. Próbowałeś już czy nie? Ogólnie. Raczej tak. Kiedyś tak. Próbowałem, ale nie, jak piłem inne piwo i wziąłem sobie wtedy Wiktora Zielonego, to tak. Ja zaczynam? No to jest zaczynę, jak ty rozpocząłeś, to zaczynę. Ogólnie nie jestem piwoszem, więc nie przepadam za piwem, ale tego chciałem bardzo spróbować. Dobra, to dwa piwów. Znaczy, na pewno jak jest, można powiedzieć, że piwa mniej czuć, jakbym sam piwo. To, ale to też chyba moim zdaniem by zależało od herbaty i od smaku. Bo jak ja robiłem zieloną herbatą, to było inaczej, wyczuwalny inaczej smak, nie? Lepszy?
No tak, o wiele lepsze moim zdaniem. Dla mnie, bo ja lubię bardziej takie zielone herbaty, w sensie liści, takie typowane owocowe. Nie, dla mnie ogólnie jest smaczne. Nie jest gazowane, tak, nie jest smaczne, gazowane, ale nie jest pyszne. Takie szóste. Nie ma takiej goryczy, nie ma takiej chmielu. Nie, no ja akurat nie przypadam, ale szóstkę bym dał. Szósteczka. No, szósteczka może być. To idzie tutaj. Teraz chwila przerwy, bo muszę dorobić galaretki i szoty. Bo to nie będzie drink, tylko to będą szoty galaretkowe. Jelly shot, lajkujcie i subskrybujcie. Tylko poszło, mamy już szoty zrobione. Zdrówko z galaretką. Są trochę bardziej takie... No widać. No i za zdrowie oczywiście widzę. Za wasze zdrowie i za dobry nowy rok. Ile? Za pół roku już prawie, nie? Nagrywanie. O, za 10 minut. Ale, to zdrówko. Myślałem, że będzie bardziej wyczuwalne. Po tym ile tam... Wlałem. No. Ale ogólnie dobre. Raczej nie wykrzywia. Nie czuć aż tak bardzo wódki, tylko bardziej tą galaretkę, taka śliska w ogóle daje. Tak jakby ściągać coś. Jak ktoś da więcej galaretki, to będzie bardziej gęste. I jak dłużej będzie stała, bo nasze rzeczy... Chyba, że można zrobić zawsze galaretkowe wódkę, nie? No też może. I teraz ustaw od najgorszego do najlepszego. Od najgorszego? Od najgorszego do najlepszego, co już dałem. No ja akurat, że za wódką zwykłą nie przepadam, ale dam, że to jest... No mimo, że może komuś na pewno posmakować i nie wykrzywiło mnie tak, jak myślałem, ale dam, to jest najgorszy, moim zdaniem, tak był ten galaretkowy shot. Później zostawiam arbuzowy z tą limonką, plastrem limonki. Tu jest, robię herbatę, oczywiście kultowa, ale no nie za bardzo mi to smakowała, bo mówię, ale zależy jaką herbatę kto pije. Później daję kaktusa i na końcu daję Sprite'a, który najlepiej moim zdaniem wypadł w moim guście. To twoje jednak wypadło? Tak. No u mnie ja bym to zamienił i nie wiem czy nawet tego jeszcze bym z tym nie zamienił. Wiesz, tak ci nie podeszła teraz do herbaty? No wiesz, no ja nie przepadam za piwem ogólnie. No. Więc chyba tak pół na pół, ja to na równi bym postawił. O, no też to i to na równi bym postawił. Że lodo herbata z szotami galaretkowymi to tak. Ja się nie wiem jak po dłuższym czasie takiego picia szota z galaretką, nie? No na pewno by lepiej wchodziło. Później no. Nie. No bo to są takie. To z tym też bym zamienił. Szczerze te drinki mogą normalnie być serwowane, nie? To na pewno. Tak. Właśnie jak szukacie barmana na 18, tutaj jest tam Sylwek, barman. Ale mówię, to najlepiej wypadło, bo jest bardziej orzeźwe moim zdaniem. Bardzo orzeźwe, niestety też widzę, że najlepiej. Dobra, to by było na tyle. Dzięki wam wszystkim za ten spędzony rok i życzę wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. A sobie życzę, żeby mieć więcej takich dobrych, miłych, kochanych widzów jak wy. Dzięki, na razie.